Jest wtorek, 17 dzień lipca. Mateusz Borys, zapraszam na raport. W Poznaniu powiedzenie takiego wała nabiera całkiem nowego znaczenia. Bo takiego wała, a raczej wału, nie ma nikt. Po kilkudziesięciu latach od jego odkrycia tysiącletni fragment umocnień obronnych na Ostrowie Tumskim wreszcie został udostępniony zwiedzającym. Ale to nie jedyna atrakcja, jaka czeka na chętnych w rezerwacie archeologicznym Genius Loci. Dawniej ciągnął się wokół Wyspy Ostrowskiej i bronił mieszkańców Grodu Poznańskiego przed siłami obcych najeźdźców. Już sama wielkość umocnień odstraszała potencjalnych wrogów. Wielokrotnie uchronił Gród Poznański przed najazdem, ale rzeczywiście nawet źródła poświadczają, że w 1002 roku tutaj wojska niemieckie odstąpiły od oblężenia, widząc rozmiar obwałowań. Obwałowania, a raczej ich skromny fragment, teraz już takich funkcji nie pełnią. Teraz stanowią najważniejszy eksponat w otwartym kilka dni temu rezerwacie archeologicznym na Ostrowie Tumskim. Cała konstrukcja opierała się na drewnie i to drewnie w 100% dębowym. Dodatkowo był wzmacniany w poszczególnych miejscach właśnie płaszczami kamiennymi. W momencie, kiedy okazało się, że konstrukcje są tak dobrze zachowane w tym miejscu, już powstał pomysł rezerwatu. Rezerwat archeologiczny Genius Loci ukazuje tysiącletnią historię Ostrowa Tumskiego nie tylko poprzez niemal bezpośredni dostęp do pradawnych fragmentów umocnień, ale też poprzez nowoczesną technologię. Zwiedzanie rozpoczyna się projekcją filmu 3D, wprowadzającą w klimat wystawy. Prezentowany jest tu też hologram przedstawiający ostrów sprzed setek lat. Postaraliśmy się o taki hologram, który cieszy się wielką popularnością wśród zwiedzających, ale zwłaszcza wśród dzieci. Cały gród z X wieku można sobie obejrzeć. Na zwiedzających czeka też fragment muru biskupa lubrańskiego z XVI wieku. Wystawę można zwiedzać w towarzystwie audioprzewodników przygotowanych przez archeologów. Dostępne jest też 7 dotykowych infokiosków. Kto jednak woli tradycyjny sposób zwiedzania, może skorzystać z pomocy przewodnika. Udaną, ciekawą, a co najważniejsze ukończoną inwestycję rezerwatu archeologicznego dzieli zaledwie kilkaset metrów od inwestycji, której do końca jeszcze bardzo, bardzo daleko. Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego powstające nad brzegiem Cybiny zwiedzać mieliśmy jeszcze przed euro. Teraz jednak czas uściślić, przed którym euro to miało być, bo problemy finansowe tej inwestycji coraz bardziej zagrażają jej ukończeniu. Trudności, jakie piętrzyły się i wciąż piętrzą przed tą inwestycją, mogłyby w zupełności zaspokoić kilka innych przedsięwzięć. Trudności z fundamentami, pękające ściany i przestoje, tym wywołane już od dawna spędzały sen z powiek zarówno hydrobudowie, głównemu wykonawcy IHOT-u, jak i władzom naszego miasta, które wielokrotnie zgłaszały swoje zastrzeżenia. Teraz jednak problemy wydają się o wiele bardziej poważne, bo chodzi o pieniądze, a raczej ich brak, co z kolei doprowadziło do upadłości hydrobudowy. Jeżeli firma jest w upadłości, nawet upadłości układowej, to wszystkie przedsięwzięcia, które ona realizuje, są zagrożone, bo to jest kwestia bezpieczeństwa podwykonawców tej firmy. I trzeci podwykonawca, więc tak naprawdę ludzie, którzy rzeczywiście pracują na budowie, mają gwarancję wynagrodzenia. Jeżeli nie mają, to pewnie nie będą realizować dalej tej budowy. IHOT miał być nowoczesnym, interaktywnym Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. Miał być udostępniony już przed euro. Tymczasem postęp prac wskazuje, że nie uda się dotrzymać co i rusz zmienianych terminów zakończenia inwestycji. Co prawda dziś na miejscu spotkaliśmy tam ekipę budowlańców, to jednak kondycja spółki Hydrobudowa i jej możliwości wciąż stanowią dla wielu ogromną zagadkę. Dopóki ta sytuacja się trochę nie wyjaśni, te przestoje będą i oczywiście każdy przestój oznacza, że terminy są zagrożone. Poznaniacy zadecydowali już od przyszłego roku na nowych tablicach rejestracyjnych zamiast PO zobaczymy PY. Pyry i Pyrlandia pewnie zadecydowały o tym, że to właśnie te dwie litery zdobyły uznanie Wielkopolan, choć walka pomiędzy innymi propozycjami była zacięta. Czas niesie ze sobą zmiany, jest coraz więcej pojazdów i coraz mniejsze pole manewru do ich oznaczania. W niedzielę 15 lipca zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące liter, które znajdą się w przyszłości na tablicach rejestracyjnych poznańskich pojazdów. Kończą nam się wyróżniki, czyli litery na tablicach rejestracyjnych. W pierwszej kolejności kończą się one na motocyklach, bo tam ten ciąg cyfrowy jest krótszy. Dlatego postanowiliśmy zapytać się poznaniaków poprzez internetową sondę, jaki ten wyróżnik rejestracyjny powinien być. Do wyboru było PX, PV, PA oraz PY. I to właśnie ten ostatni oznacznik wygrał plebiscyt.
Poznaniacy w 63% zgodzili się ze sobą, że to PY jest najbardziej odpowiednie i najbliższe Poznaniowi, bo kojarzy się z poznańską pyrą. W pierwszej kolejności zmiany dotyczyć będą jednośladów. Te z nową rejestracją będzie można oglądać jeszcze w tym roku. Większych pojazdów problem kończących się kombinacji nie będzie dotyczyć jeszcze przez przynajmniej najbliższą dekadę. Dlatego zwolennicy oznacznika PO mogą spać spokojnie jeszcze przez 10-12 lat. Gorąca czterdziestka. Takie określenia już padły pod jej adresem. Ona jednak się nie obraża. Mowa o kolejce Maltance, która z racji swoich 40 urodzin zaprasza już w najbliższy weekend na wyjątkowe wydarzenie Para i Ogień. Za kilka dni skończy 40 lat. Mama Stefanów, znają ją chyba wszyscy poznaniacy i kochają chyba wszystkie dzieci, które miały okazję się nią przejechać. Mowa o Maltance, czyli poznańskiej kolejce wąskotorowej. Ta wyjątkowa kolej parkowa jeździ wzdłuż jeziora Maltańskiego od 21 lipca 1972 roku. W sezonie we wszystkie dni tygodnia kursuje ona co godzinę, a w weekendy jeszcze częściej. Z okazji tegorocznego jubileuszu szykuje się duża impreza dla poznaniaków. Start już w najbliższą sobotę o godzinie 14 na stacji początkowej Maltanki. Będą to zarówno atrakcje dla najmłodszych, które będą po południu, ale będą również atrakcje dla nieco starszych poznaniaków, atrakcje pod znakiem pary i ognia. Zapraszamy gorąco na Maltę już w najbliższą sobotę, 21 lipca. Na pewno wszyscy będą niezwykle zadowoleni z tego atrakcyjnego dnia. 175 cm, tyle mierzy Mikołaj Szymiec, nasz kolega z redakcji TESAT Time. Taką samą długość mierzy rekordowy jak dotąd warkocz, zgłoszony do konkursu Warkocz Magdaleny. W tym roku rekord może być jednak pobity, a to za sprawą czarnego konia z Ukrainy, który na dodatek pracuje na Polskiej Akademii Nauk. O co chodzi? Odpowiedź w naszym materiale. Choć nie figuruje wśród głównych organizatorów niedzielnego festynu, to jednak właśnie ona jest głównym sprawcą całego zamieszania. Mowa o patronce poznańskiej fary, świętej Marii Magdalenie, która już po raz 14 patronować też będzie tradycyjnemu festynowi Warkocz Magdaleny. Jest to osoba z otoczenia Chrystusa, z tej grupy kobiet, które w czasie apostolskiej działalności Chrystusa mu towarzyszyły, jakby zabezpieczały też trochę, jak to kobieta potrafi, byt jemu i apostołom. Festyn rozpocznie się 22 lipca w poznańskiej farze uroczystą mszą świętą. Później impreza przeniesie się na dziedziniec Urzędu Miasta przy Placu Kolegiackim. Tradycyjne takie punkty to jest oczywiście konkurs długości warkocza, a potem jest taki konkurs pożeraczy parówek, połykaczy magdaleny, takie pyszne ciasta, które pan Adam Nowak przygotowuje zawsze, oprócz tych słynnych jego warkoczy. To są takie bułki w kształcie warkocza. Jak zapowiadają organizatorzy, w tym roku jest szansa na pobicie rekordu w długości warkocza. Faworytką ma być pochodząca z Ukrainy pracownica Polskiej Akademii Nauk. Mężczyźni natomiast z powodzeniem mogą konkurować w konkursie muzycznym. Zabawa polega na równomiernym i nieprzerwanym dęciu w piszczałkę organową. Koledzy, którzy grają na instrumentach dętych, przegrywali z takimi rosłymi panami murarzami, którzy rzeczywiście mają czym oddychać i rzeczywiście potrafili nieźle dąć w piszczałki, 14-15 sekund. Oprócz konkursów festyn będzie też okazją do zwiedzania fary i zaglądania do miejsc na co dzień niedostępnych. Otwieramy wszystkie zakamarki do zwiedzania, a więc i strych, tam są takie bardzo kręte schody na strych i można z góry patrzeć na wnętrze kościoła. Oczywiście podziemie jest zawsze atrakcją wielką. Po raz pierwszy zobaczyć będzie też można zabytkowe płótno pochodzące z XVIII wieku. Kapę z 1703 roku, która została uratowana, odnowiona, bo ona jeszcze nigdy nie była pokazywana. W tej chwili jest odnowiona, więc możemy ją wyeksponować. Wstęp na festyn organizowany już w najbliższą niedzielę jest bezpłatny. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Na kolejne wydanie raportu zapraszam już jutro o 18.30.